jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Witam w kolejnym pociągu do Wielkopolski. Dziś dojechaliśmy do Krainy Elfów, ale nie tych baśniowych, a tych kolejowych. Jesteśmy w bydgoskiej Pesie, gdzie właśnie rozpoczyna się produkcja 22 supernowoczesnych elektrycznych pociągów Elf. Bartłomiej Pomianowski, zapraszam. Dziś w programie. Bydgoska Pesa rozpoczyna produkcję Elfów dla Wielkopolski. Nowy dworzec kolejowy w Poznaniu na ostatniej prostej. A na koniec pańskie oko konia tuczy, czyli stan przygotowań kolei do Euro 2012. Kilkaset tramwajów, szynobusy, lokomotywy, wagony, a w ostatnich latach także nowoczesne pociągi elektryczne. To asortyment bydgoskiej Pesy. Jako pierwsi pokazujemy Państwu pociąg, którego produkcja właśnie się rozpoczęła, a który za kilka miesięcy wyjedzie na wielkopolskie tory. ...161 lat tradycji. Pod różnymi nazwami Pesa istnieje od drugiej połowy XIX wieku. Jeszcze w zaborze pruskim zatem, potem w dwudziestoleciu międzywojennym, potem w PRL-u. W czasie 40-lecia po II wojnie światowej nazywały się to zakłady naprawcze taboru kolejowego, czyli była jednym z wielu ZNTK będącym w strukturach PKP i robiła dla polskich kolei państwowych przede wszystkim remonty lokomotyw, wagonów, modernizację, krótko mówiąc usługi. Uzależnianie się od jednego czy dwóch klientów jest w obecnym czasie bardzo niebezpieczne. I często jest tak, że jeśli nie rynek polski, to rynek wschodni, bo Pesa to Litwa, Ukraina, Białoruś i w ubiegłym roku pierwsze zamówienie pojazdu inspekcyjnego, służbowego dla kolei rosyjskiej. A jeśli nie rynek wschodni, to może rynek zachodni, bo produkujemy pojazdy spalinowe na wymagający rynek włoski. Rynek polski jest w tej chwili rynkiem specyficznym. Główne zamówienia są realizowane dla samorządów. Praktycznie samorządy są głównym zamawiającym, także i to są kontrakty realizowane w oparciu o pieniądze unijne. Praktycznie kolej zamawia niewiele z racji powiedzmy no, finansów. Największy kontrakt kolejowy, nie licząc trzech różnych przewoźników, ale jednak w tym samym kraju, we Włoszech, to Wielkopolska, z czego jesteśmy bardzo dumni i zawsze będziemy gratulowali tego wyboru Elfów przez Urząd Marszałkowski w Wielkopolsce, który zamówił w lutym 2011 roku 22 pojazdy. Ze stolicy województwa kujawsko-pomorskiego przenosimy się do samego serca Poznania. Jesteśmy przy nowym dworcu kolejowym, na którym trwają w tej chwili ostatnie prace wykończeniowe, a z którego już niebawem odjadą pierwsi pasażerowie. To była huśtawka nastrojów, zresztą pan przeprowadzając ze mną kilkakrotnie wywiady, też ciągle to pytał, zdążycie czy nie zdążycie. Oczywiście serce mieliśmy w gardle, oczywiście było to olbrzymie wyzwanie. Największym wyzwaniem nie były sprawy techniczne, nie był postęp robót na budowie. Największym wyzwaniem były uzgodnienia, pozwolenia, wszystkie te sprawy administracyjne wymagające oczekiwania różnych ustawowych terminów itd.
Pozwolenie na budowę budynek uzyskał w sierpniu, 4 sierpnia. Roboty rozpoczęły się w połowie sierpnia. Fundamentowe pierwsze elementy prefabrykowane, montaż rozpoczął się koniec września. No, do teraz minęło 6-7 miesięcy od pojawienia się elementów słupowych pierwszych. Przez najbliższy rok główne wejście na nowy dworzec to będzie kładka z mostu dworcowego, szeroka, pojemna. Tą kładką na dzisiaj będzie się wchodziło do nowego dworca, docelowo także z przedsionka, z wspólnego holu na dworzec PKS i do galerii handlowej. Pasażerowie, którzy kupią tutaj bilet, poczekają na pociąg, na każdy z peronów 1, 2 i 3 będą mogli dostać się schodami, a także windą. Pasażer będzie mógł kupić bilety w 10 kasach. Kasy będą prowadzone przez trzech przewoźników, którzy są w Wielkopolsce, czyli Intercity, Przewozy Regionalne i Koleje Wielkopolskie. Będzie można zapłacić kartą, będzie można nabyć wszystkie bilety we wszystkich kasach. Nie będzie tak, że w kasie Kolei Wielkopolskiej bilety na Koleje Wielkopolskie, tylko we wszystkich wszystkie. Poza tym będzie docelowo 9 biletomatów. Duża część dworca będzie pokryta ogólnodostępnym łączem Wi-Fi, także każdy będzie mógł połączyć się na koszt tego łącza. To się nazywa zintegrowane centrum, ponieważ w to pojęcie wchodzą jeszcze rzeczy, których my nie budujemy, ale na przykład Pestka jest budowana tuż po sąsiedzku, prawda? Więc to też będzie jak gdyby się komponowało z tym całym nowym centrum komunikacyjnym. Parking oczywiście będzie publicznie dostępny na trzech poziomach, nad torami, na słupach, tak jak ten dworzec zresztą jest na słupach. Także jest to taka kompleksowa inwestycja ujmująca szereg funkcji, które posłużą zarówno klientom galerii, jak i podróżnym w Poznaniu i mieszkańcom miasta Poznania. Kilkanaście dni przed pierwszym gwizdkiem na Euro 2012 szef polskiego rządu, premier Donald Tusk, postanowił sprawdzić stan przygotowań polskich kolei do mistrzostw. Kamera pociągu do Wielkopolski towarzyszyła mu w podróży z Poznania do Wrocławia. Niedługo czeka nas bardzo ważne wydarzenie Euro, a to jest trasa, którą będą podróżować kibice. Chce premier zobaczyć, jak ta trasa wygląda. Dlatego podróżuje pociągiem. No, z punktu widzenia kibica najlepiej zobaczyć, jak to będzie później funkcjonowało, jak będzie już impreza. Jesteśmy w takich czasach, że co by pan premier nie zrobił, to będzie i tak niedobrze dla innych. Bo jedzie pociągiem, jest źle, nie będzie jechał, też będzie źle. Także ja myślę, że super, że jedzie, że ma kontakt z ludźmi. Bardzo się cieszę z tego powodu. Trzymajcie się. Ja myślę sobie tak, że każdy polityk jest normalnym człowiekiem, więc no premier jest tak samo normalnym człowiekiem i tak należy do niego podchodzić. No, jest wybrany przez ludzi po to, żeby nas reprezentować. Porusza kibiców. To hasło promocyjne PKP Intercity, które na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 16 lokomotyw wymalowało w barwy narodowe drużyn biorących udział w turnieju. Natomiast cztery inne lokomotywy przedstawiają polskie areny Euro 2012.
dzisiejszym programie to wszystko, ale już teraz zapraszam na kolejny odcinek, w którym między innymi przyjrzymy się bliżej elfom produkowanym dla Wielkopolski. Do zobaczenia.